W piątek, 14 października, na Trzebnickim Rynku licznie zgromadzili się mieszkańcy miasta, duchowieństwo, siostry zakonne oraz delegacje z gminnych szkół. Była to już 12. symboliczna pielgrzymka trzebniczan do grobu patronki miasta. Przemarsz pielgrzymów ulicami miasta do Bazyliki poprowadziła Trzebnicka Orkiestra Dęta. Tę pielgrzymkę, chociaż była bardzo krótka, to przeżyłem w dużej pogodzie ducha. Z różnych względów, z takich, że szło z nami wiele dzieci i młodzieży, że szliśmy do świętej Jadwigi, która jest mi też bliska. W ogóle zawsze się cieszę z tych październikowych pielgrzymek. Jako biskup to jestem pierwszy raz, ale wcześniej wielokrotnie to miejsce nawiedzałem. Najpierw ze względu na, oczywiście, na sanktuarium i grób świętej Jadwigi, ale też bardzo lubię te okolice. Tradycyjnie już jednym z najważniejszych punktów piątkowej pielgrzymki trzebniczan było uroczyste odnowienie aktu zawierzenia miasta i mieszkańców Trzebnicy świętej Jadwidze Śląskiej. Akt zawierzenia miasta i mieszkańców Trzebnicy świętej Jadwidze Śląskiej. Boże, Trójcy Świętej Jedyny, składamy Ci hołd głębokiej wdzięczności za dar świętej Jadwigi Śląskiej. Patronko nasza, ufając moc Twojego rodowództwa u tronu Pana niebios i ziemi, zawierzamy Ci dzisiaj nasze miasto i jego mieszkańców. W Twojej szczególnej opiece zawierzamy siostry Boromeuszki oraz stróżów Trzebnickiego Sanktuarium, prosząc, wyjednuj im potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo. Czuwaj również nad Trzebnicką dziadką i młodzieżą. Osobiście wspierałaś biednych, opiekowałaś się matką oczekującą narodzin dziecka, chorymi, przebywającymi w więzieniach, sierotami i wdowami. Prosimy, wyjednaj pomoc Ducha Świętego, by pogłębił naszą wiarę. Patronko nasza, prowadź nas wszystkich drogą wiary, nadziei i miłości. Miesiąc październik to taki miesiąc szczególny dla nie tylko Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej, ale także Trzebnicy. Otóż w tych dniach obchodzimy szczególne uroczystości, gromadzimy się wokół naszej świętej patronki, przychodzimy tutaj z potrzeby serca. Jest to coś takiego, co pozwala nam w tej skomplikowanej rzeczywistości poczuć się trochę lepiej, kiedy przypomnimy sobie niektóre fragmenty z jej życia, to wszystko, co ona robiła, czym żyła, co w jakimś tam sensie zostawiła nam jako taki przykład, to możemy po tych spotkaniach wyjść trochę lepsi. Możemy dzięki tej obecności, dzięki temu wszystkiemu, co gdzieś tam tutaj cicho jakby się dokonuje w murach tej świątyni, każdy z nas, takie mam przekonanie, czuje jej obecność. I choć od momentu, kiedy odeszła z tego świata, minęło już sporo lat, to już są wieki, to jednak za każdym razem, ilekroć przeżywam takie uroczystości, to czuję się tutaj jak u siebie w domu i jestem przekonany, że ona nie tylko nas, duszpasterzy, tych, którzy przychodzą tutaj na co dzień, ale każdego chce zaprosić i przygarnąć. I chce nam powiedzieć, że może nam w tym wszystkim towarzyszyć w taki bardzo bezpośredni sposób i te październikowe dni o tym nam przypominają. One nam jakby podpowiadają, jakby nas zachęcają do tego, żeby tu przyjść po to, by wrócić do domu z trochę innym, lepszym, bogatszym, coś takiego, czego słowami opisać się nie da.